Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 26. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta Bielsk-Podlaski w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie było dostarczone. Państwu otwieram dyskusję. Pan Paweł Bierzyn, proszę bardzo, udzielam Panu głosu. Może być nie mi nie chcesz? Nie, dziękuję. Pana. Nie, już mam. Dzięki. To kawa. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrz, Szanowni Radni. Sprawozdanie w zakresie inwestycji zamówień publicznych. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w ramach zadania budowa chodnika oświetlenia i odwodnienia w ulicy Orlańskiej. Panie Burmistrz, co to znaczy opracowanie programu funkcjonalnego? Czy to jest już dokumentacja projektowa, czy to jest przed, czy to jest po? Bo jakby proszę o jakieś wyjaśnienie, bo jakby tego nie rozumiem. Kolejny punkt. Przebudowa ulicy Niecałej Długosza oraz ciągu pieszego. Jest podana kwota, jest podany wykonawca. Kiedy będzie podpisana umowa, do kiedy będzie trwała inwestycja i od kiedy? Jak pani ma takie, ma taką wiedzę, to też proszę o odpowiedź. Kolejna sprawa, przebudowa boiska wraz z modernizacją, zaplecza, konik. Sprawa wycinki drzew. 7 marca ponownie odbyły się oględziny wnioskowanych o wycinkę. Już zmniejszono 8 sztuk, ponieważ występują na nich ptasie gniazda. Jak jeszcze poczekamy z miesiąc, to znowu będziemy zmieszać o 8 sztuk albo więcej, więc wiadomo, że z tą sprawą zajmuje się starostwo powiatowe, czy nie da się tego tematu przyspieszyć. To na tyle, dziękuję. Dziękuję. Czy pani burmistrz chce odpowiedzieć już, czy... Tak, szanowni państwo, jeżeli chodzi w ogóle o inwestycje, to wolałabym, jeżeli macie państwo takie szczegółowe pytania, to bardzo proszę zgłosić na piśmie, zresztą to nawet wynika z przepisów, tak? Natomiast jeżeli chodzi o PFU, to mogę tak w skrócie powiedzieć, że to jest droga przez mękę. Mieliśmy takie projekty, że jest to opracowanie, które, to nie jest dokumentacja jeszcze projektowa, to jest... To jest takie jak gdyby założenia plus, czyli trzeba opracować projekt i dopiero później wykonać. Także to trochę długo, to po prostu trwa. Ale na pewno temat jest rozpoczęty. Do czego żeśmy dążyli. To znaczy? Panie radny, jeżeli chodzi o wycinkę drzew, to pan ma informacje w materiałach, które pan dostał. Temat jest w toku i wiadomo, że jeżeli są gniazda, to nie można tych drzew wycinać. Starosta podejmie decyzję i podejrzewam, że to większość drzew zostało przeznaczone do wycinki. Dziękuję, tak? Dziękuję. Ad vocem pan Bierzyn, proszę panie radny, udzielam głosu. Panie burmistrz, ale ja nie mówię o wycince drzew, te co zostały wyznaczone, tylko o tym, że przyspieszmy ruchy, bo zaraz znowu będzie sytuacja taka, że ktoś przyjdzie na oględziny i powie, że znowu są gniazda na kolejnych drzewach przez wrony i się okaże, że znowu trzeba będzie do starostwa, znowu będzie czekać i tej wycinki drzew nie będzie i się okaże później, że wbudowane będzie boisko ze sztuczną nawierzchnią i tam, gdzie jest, nie wiem, 300 drzew, a wycinka jest tych 39, okaże się, że wytniemy 5. To w ogóle nie ma sensu. Tu chodzi o to, że to zagraża bezpieczeństwu dzieci, którzy będą trenować na tym obiekcie i wszystkich dzieci w Bielsku. To tylko cały czas o to chodzi, a my przez cały czas wstrzymujemy to i doprowadzamy do, no jakby do takiego czegoś, że ta wycinka się nie odbędzie. Więc no, to moja prośba o przyspieszenie ruchów i... Jeżeli to jest wszystko w starostwie, więc moim zdaniem można to zrobić troszeczkę szybciej. Dziękuję. To znaczy tak, to są pustosłowia. Panie radny, co znaczy przyspieszyć ruchy? Ja tego nie rozumiem. Urząd, a pracownicy
podejmują określone czynności. Jeżeli sprawa jest w starostwie, to jest, trwa postępowanie administracyjne. Tak? Robimy to, co możemy, więc ja nie wiem, na czym polega to jakieś tam przyspieszenie ruchu albo co. Pani burmistrz, 17 stycznia na Radzie Budowy w sprawie właśnie tej modernizacji całego obiektu była mowa o wycinku drzew. 17 stycznia. Od tamtej pory odbyły się dwie rady budowy i to było przypominane. Więc moim zdaniem, jeżeli poruszany jest temat 17 stycznia, a dzisiaj jest 28 marca, to się nazywa przyspieszenie ruchów. Dziękuję. Wie pan co, ja tego w ogóle nie rozumiem, co pan mówi, ale tak, mam taką propozycję, żeby pan wystąpił na piśmie, dostanie pan odpowiedź właściwą, bo możemy się tutaj przepychać słowami, ale to nic nie wniesie. Pan potrzebuje informacji, proszę zadać konkretne pytanie na piśmie. Dostanie pan odpowiedź. Dziękuję. Ad vocem pan Eugeniusz Simoniuk. Nie wiem, gdzie. Ruch. Panie przewodniczący, panie burmistrz, szanowna koleżanki i koledzy. Panie burmistrz, pismo było złożone 27 stycznia. Tego, co Paweł teraz mówił. Do dzisiaj nie ma. Okres pielęgniowy jest od 1 marca do końca października. Co urząd robi przez 2 miesiące? No się pytam, co urząd robił? Tu rzeczywiście jest wstrzymana inwestycja, jest wstrzymana nowa bieżnia. Nie można nic, bo to zagraża rzeczywiście. Zagraża życiu. No wie pani, można wszystko, rzecz. Rozumiem, nie zdążyli, ale 2 miesiące i odpowiedzi nie ma. Co to, urzędnicy tak zawaleni są? Czy rzeczywiście urzędnicy tylko czekają na nagrody, gdzie niektórym w ogóle znam, nie chcę tu nazwiskami rzucać, nie powinno, powinno się zabrać, a nie dać. Wiemy, jacy są pracownicy. I pani wie, a dostają nagrody. I pani wie, bo od pani to słów niektórzy słyszeli. Tak, tak. Nie. Wie pani? No po prostu tu kolega się zwrócił z normalnym pytaniem, normalną prośbą. A pani dzisiaj mówi, dawaj mi na piśmie. A co to? Tu jest zapisane? Już wy się do tego, to dzięki pani to się robi, że dawaj na piśmie. Pani radną była, pani to wniosek był. No i dzisiaj to mamy. A co to? My mówimy, o tak, o, to już jest zapisane, wszystko nagrane. Proszę otworzyć, zobaczyć. Nie, dawaj pismo. Już pismo mieliśmy. MOPS rozmawiał, o MOPS-ie tyle był. Biurokracja tak przeciągnęła, po prostu samorządy, już nie mówiąc o Samogórze, że my się gubimy. Ja rozumiem, na pewno się gubimy. Na pewno i pracownicy pani się pogubili. Jeszcze dzisiaj wrócę do tej sprawy tych pracowników i niektórych zakładów. Dziękuję. Dziękuję. Pani burmistrz Bożena Teresa Zbawińska udziela mu głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja mam, wydaje mi się, że chyba rozmawiamy w ogóle na innych falach i nie rozumiem się. Po pierwsze, jeżeli chodzi o udzielanie odpowiedzi, znaczy o obowiązek składania zapytania na piśmie czy interpelacji, to wynika to z przepisów wyższego rzędu. Ja nic nie mówiłam, ja tylko powtórzyłam to, co stanowią przepisy. To jest jedna sprawa. Teraz mam pytanie do pana radnego. O jaką datę chodzi? 27 stycznia pan powiedział, to była rada budowy i czy wniosek był skierowany, czy pan złożył zapytanie do urzędu. To są różne sprawy. Proszę wyjaśnić, bo tutaj pan Simoniu wziął pana w obronę, ale ja za bardzo nie rozumiem, o co chodzi. Więc ja proponuję rozwiązanie. Pani burmistrz, ja nie potrzebuję żadnej obrony, no, mogę sam się wypowiedzieć. No proszę. Ja porządkuję dyskusję. Nie, no bo ja... No, jest,
Proszę, pan Paweł Bierżyn, udzielam panu głosu. Pan burmistrz, ja nie potrzebuję żadnej obrony, sam się umiem bronić. Pan Eugeniusz pomylił się z datami, a chodziło o 17 stycznia, gdzie odbyła się Rada Budowy. Jeżeli za inwestycje odpowiada inwestor, czyli miasto, to ja jako osoba, jako pracownik MOSIR-u bywam na tych Radach Budowy, ale to nie ja podejmuję decyzję, ja nie muszę pisać żadnych pism w sprawie wycinki drzew, tylko robi to inspektor z ramienia inwestora, czyli osoba, którą zatrudniliście. Jeżeli on pisze w tym piśmie, że trzeba zrobić wycinkę drzew, no to jeżeli pisze, no to chyba trzeba. No i teraz to wszystko, że tak powiem, trwa długo. Zaczyna się od tego, że już zaraz będą nowe gniazda na przez wrony zrobione na tych drzewach i z tych miało być wycięte 49 drzew, już czytam 44, już jest 8 mniej, bo te gniazda są. Mi tylko przez cały czas chodzi o to, żeby przyspieszyć to wszystko i zająć się wycinką drzew, bo jak powstanie boisko i piłkochwyt, to zaczną być utrudnienia z tym wycinką i zaczną padać liście na te boisko i to boisko nowe będzie zepsute. Przez cały czas tylko chodzi mi o to. A pani jakby, no nie wiem, jakby walczy ze mną, a ja z panią nie walczę. Ja po prostu chcę dla dobra tych dzieci, dla dobra rozwoju sportu, żeby to boisko powstało i inne rzeczy, które są obok i trzeba po prostu zlikwidować, nie przeszkadzały. Tyle, dziękuję. Mhm. Dziękuję. Pan Krzysztof Grygoruk, adwokat. Proszę, panie radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, pani wiceburmistrz, koleżanki i koledzy. Jeszcze niedawno chyba mieliśmy punkt, dosłownie przed kilkoma minutami, że to nie te pismo, pani burmistrz, złożone. Teraz pani mówi, że to są dwie inne sprawy. Że tu koledzy nie tak informują, nie tym, co trzeba, jakby procesem. Tu chodzi tylko i wyłącznie o normalną współpracę. O normalny chęć i jakby współpracę podczas tej inwestycji. Kolega mówi od stycznia, podnosi temat, przypomina to cały czas. A tego nie ma. Minęło 3 miesiące i to dalej wisi. Dziękuję. Dziękuję. Ad vocem pani burmistrz, proszę. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panowie radni, ja chciałam zauważyć, że ani razu nie byłam na jakiejkolwiek Radzie Budowy. Więc do kogo to mówicie? Rozumie pan? Ja nie byłam na żadnej Radzie Budowy, więc nie znam tematu. I właśnie pomylenie już powiedzmy tych dat, to dowodzi tego, że w ogóle mówimy o zupełnie o czym innym. Jeżeli pan ma, ja rozumiem pana obawy, rzeczywiście problem rozumiem, ale jeżeli pan chce, żeby cokolwiek było zrobione, to albo pan zadaje pytanie, albo pan przychodzi do urzędu i pan rozmawia, tak, czy z panem kierownikiem, czy z pracownikami, bo ja po prostu nie wiem, to są szczegóły, o których pan wie, bo pan mówi, że pan z ramienia swojej instytucji, MOSIR-u, że pan bywa na tych posiedzeniach rad. Ja nie bywam. Bywa pan burmistrz, bywa pan kierownik, tyle wiem. Ale problem jest istotny, ważny dla pana. Więc tutaj, jeżeli pan będzie mówił publicznie, to pan niczego nie załatwi. Znaczy w tym sensie, że pan się nie dowie ode mnie, bo ja nie wiem. Więc droga oficjalna jest taka, że pan składa pismo. Albo może pan przyjść porozmawiać po prostu, bo ja nie mam zielonego pojęcia. Dziękuję. Dziękuję. Adwocent pan Bierżyn, Paweł. Udzielam panu głosu. Pani burmistrz, ale ja do kogo mam mówić, jak nie do pani? Pan burmistrz, żeby tu był, prawdopodobnie odpowiedziałby mi na wszystkie pytania. To jedna sprawa. Druga sprawa. To nie dla mnie, tylko dla tych wszystkich dzieciaków, które będą z tego korzystać. To żeby było jasne. Może pani zadać pytanie, to od razu nie będę siadał, to odpowiem. To dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Charyton, ad vocem. Proszę bardzo, udzielam głosu. Się robi żałosne. Jednym zdaniem do kolegi Pawła. Panie
ponieważ jak przypominamy, na ostatniej sesji był ten temat podnoszony i ja wtedy mówiłem, że okres rynkowy ochrony obowiązuje od 1 marca do 15 października. I w tej chwili domaganie się, załóżmy, wycinki drzew, no mija się, że tak powiem, z celem i narusza prawo, ponieważ artykuł 131 punkt 4 ustawy o ochronie przyrody za naruszenie tego zakazu przewiduje sankcję karną, albo grzywna, albo areszt. No także jedno albo drugie, także już w tej chwili raczej tych drzew nikt w tym okresie nie wytnie. Prawda? Prawda. Dziękuję. Pani przewodnicząca Iwona Kołos, proszę bardzo, udzielam głosu. Pani burmistrz, Wysoka Rado, bardzo żałuję, że nie ma pana burmistrza, bo ja bym chciała się odnieść do pewnych słów, że czasami mam wrażenie, że ktoś się ukrywa w naszym urzędzie, którym również pani zawiaduje. Jeżeli w sprawozdaniu tego w tym razem, w marcu 2023 roku jest opisane, że wydano decyzje dotyczące wieży jako nośnika urządzeń radiotelekomunikacyjnej przy ulicy Ekologicznej, dlaczego pani burmistrz kwestia dwóch pozostałych wież, które będą albo nie będą, była nam nie tak wyartykułowana jak ta wieża. I teraz mieszkańcy dzwonią do nas jako do radnych, łapią się za głowy, co będzie, jak te wieże powstaną. Dlaczego my w 22 roku, bo to chyba w 22 roku były wydane te zgody, w ogóle nie mieliśmy takiej informacji. Tylko to wychodzi dopiero teraz, pani burmistrz. I teraz w jakiej sytuacji my stajemy, pani poczuje się w naszej roli, wy również, bo za moment ci mieszkańcy przyjdą do was. My jeszcze próbujemy dyskutować, co można zrobić. Rozmawiamy z prawnikiem. Niewiele można zrobić, okazuje się, bo została decyzja wydana. Tylko że my tego rok temu nie wiedzieliśmy. Teraz owszem, jest ten zapis. I tutaj jest takie, jak to powiedział radny Emil, ukrywanie. A dlaczego? A po co? A druga sprawa, jeśli chodzi o pana Bierżyna, ja też to rozumiem. Piękne boisko, zaraz spadną liście i co? Będą deptać? Wdeptywać te liście w boisko? Posłuchajcie, miliony idą na boisko. W styczniu złożyli, no to ja tego też nie mogę pojąć. Też tego nie mogę pojąć. Dlaczego drzewa nie zostały w terminie wycięte? Skoro doskonale urząd wie i pani burmistrz też pewnie wie, jakie są zasady. I że tam są drzewa, to wszyscy wiemy. Każdy wie, że tam są potężne drzewa i będą taczki liści, które będą wdeptywane w nowiutkie boisko, pani burmistrz. Ale jeśli chodzi o te wieże, słuchajcie, będziemy mieli kłopot. Pierwsza wieża udało się uratować w jakimś stopniu mieszkańców, bo mieszkańcy tego nie chcą, która miała powstać na osiedlu. Teraz mamy ulicę Ekologiczną i jeszcze dwie ewentualne wieże, bo są dwie zgody. Może nie powstaną, a jak powstaną? I będziemy co? Robić, nie wiem, na ulicach pikiety? Bo mieszkańcy dzwonią, o takich rzeczach mówią. I teraz co mamy zrobić? Niech pani nam powie, czy pani chciałaby mieć taką wieżę? Dziękuję. Dziękuję, ale prosiłbym o delikatny sposób wysławiania się, proszę państwa. No to nie musisz krzyczeć tutaj. Pani Bożena Teresa Zwolińska, udzielam głosu. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pani wiceprzewodnicząca, chciałam zauważyć, że to jest sprawozdanie burmistrza. Trudno jak gdyby przewidzieć, co państwo oczekujecie i jakie tematy was interesują. Po prostu sprawozdanie to jest taka rzecz jak gdyby umowna. To, co pracownicy, co burmistrz uważa, że państwa może zainteresować, no to po prostu to jest pisane, tak? To teraz ten temat pojawił się związany z tymi masztami. Niezależnie od tego, ja przeczytałam na poprzedniej sesji wyjaśnienie i też wyjaśnienie z Ministerstwa Klimatu. Teraz obecnie jest na sali pan kierownik Paweł Korniluk, który być może... Panie Pawle, proszę przybliżyć tutaj dla państwa, bo jeżeli chodzi o mieszkańców, to już mieliśmy powiedzmy osoby, które rozmawiały z panem burmistrzem. Ja nie brałam udziału w tych rozmowach, ale problem pod kątem merytorycznym przedstawiony zostanie przez pana kierownika. Dobrze? Jeżeli można. Panie przewodniczący. Tak, proszę bardzo. Dziękuję za udzielenie głosu. Szanowni państwo radni. Dobrze. Szanowni państwo radni,
Jeżeli odniosę się do sprawozdania międzysesyjnego, owszem, wcześniej nie pisaliśmy, bo nie było takiej konieczności. Na ustaleniach z radnymi z inicjatywy, wyszła inicjatywa wyszczególniania decyzji, które zostały, i w tym sprawozdaniu za poprzedni miesiąc zostały wyszczególnione wszystkie decyzje inwestycji celu publicznego, które zostały wydane. Decyzje inwestycji celu publicznego są to decyzje, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Więc my powielamy poniekąd tą informację, ale było życzenie państwa radnych, więc od tej pory w każde sprawozdanie międzysesyjne takie wszystkie decyzje wydane celu publicznego będą wyszczególniane, czego dotyczą. Ja tą decyzję dotyczącą wieży, postępowanie przy ulicy Ekologicznej zostało prowadzone ponownie po odwołaniu, po uchyleniu naszej decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze w Białymstoku. Decyzja kolegium 22 grudnia z przesądzeniem do ponownego rozpatrzenia. Kolegium wykazało nam, w jakim zakresie mamy wezwać inwestora do uzupełnienia wniosku, i organ to uczynił. Inwestor uzupełnił wniosek. Dodatkowo wystąpiłem, co pani burmistrz wspomniała, do ministerstwa. Dostaliśmy też odpowiedź, w jakim zakresie organ rozpatruje. Ja, podpisując się pod tą decyzją, mam stwierdzić, czy postępowanie wnioskowe, przypominam, jest to z wniosku, nie z burmistrza, czy postępowanie i ta inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, czy też nie. Ja nie mogę pod presją ludzi, ja rozumiem obawy ludzi, tak, ale ja nie mogę stwierdzić, odmówić, bo decyzja nie jest uznaniowa. Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne, jest zgodny z przepisami odrębnymi, ja jako urzędnik muszę decyzję wydać zgodną z przepisami. Wczoraj było spotkanie u pana burmistrza, byli przedstawiciele miasta, ponad godzinę czasu spędziliśmy i ludzie są poinformowani, tak? Mają prawo wniesienia odwołania. Każde odwołanie, które zostało złożone przez mieszkańców miasta, zostało przesłane do samorządowego kolegium odwoławczego. My mamy dwuinstancyjność organów. Nad wójtem, burmistrzem, nad samorządem terytorialnym jest organ drugiej instancji w postaci samorządowego kolegium odwoławczego w Białymstoku i my akta przesyłamy. Decyzja organu drugiej instancji jest dla nas wiążąca. Jeżeli odwołanie od decyzji wpłynie, akta przekażemy do kolegium, SKO w skrócie, i będzie uszanujemy decyzję SKO. Pani wiceprzewodnicząca wspomniała o postępowaniach przy innych ulicach. Owszem, takich postępowań były. My zgodnie z przepisami wydawaliśmy decyzje. Przy decyzjach celu publicznego zawiadamia się w drodze zwyczajowo przyjętej, tak mówi przepis, czyli na biuletynie informacji publicznej informacja, na tablicach Urzędu Miasta i na mieście. My te obwieszczenia też tam zawiadamiamy. Jeżeli mieszkańcy miasta nie są w stanie przeczytać w BIP-ie, to mogą na tablicy Urzędu Miasta przeczytać, mogą na tablicach rozmieszczonych w mieście. No ja nie dam ręki uczynić, że każdy przeczyta, że tablice, które są informacyjne na tych słupach, co są rozklejane, jakaś reklama tego obwieszczenia nie zaklei też, bo tak jest, tak? No ale w Biuletynie Informacji Publicznej są wywieszone, więc dodatkowo powiem, tutaj pani radna wspomniała o lokalizacji Dubierzyńskiej. Decyzja owszem była wydana wcześniej i dowiedziała się mieszkanka czy tam właścicielka posesji. Było to po terminie odwołania, 3 miesiące po uprawomocnieniu się decyzji. My też to odwołanie przesłaliśmy do samorządowego kolegium odwoławczego. To nie tak, że my wpływa odwołanie, trzymamy. Ja to odwołanie wydałem dyspozycję przesłać do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium umorzyło postępowanie z uwagi, iż nie wpłynęło w terminie. I tutaj ja może odniosę się do odpowiedzi z ministerstwa, gdzie to już było, padało na tej sali. My wydając decyzję inwestycji celu publicznego odnosimy się do konstrukcji, do tej wieży, do ewentualnego oddziaływania
elektromagnetycznego, które zawieszone nadajniki, to kompetencja starosty ochrony środowiska. I de facto powiem, w Bielsku jest wiele punktów, gdzie te maszty, znaczy nie maszty, gdzie anteny nadawcze są zainstalowane. I my w decyzji celu publicznego, proszę uwierzyć, nie rozpatrujemy w chwili obecnej oddziaływania elektromagnetycznego, bo nie mamy przepisów i podstawy prawnej w tym kierunku. To jest inne postępowanie oddziaływania tej fali pola elektromagnetycznego niż postępowanie o ustalenie celu publicznego. Jeżeli jakieś pytania, proszę bardzo. Tak? Dziękuję panu. Ja powiem tak, decyzje, znaczy to są postępowania wnioskowe. Inwestorów może być 10 i jeżeli wpływa wniosek, ja mam obowiązek rozpatrzyć i przeprowadzić postępowanie. Żeby wystąpić na nieruchomość, nie trzeba być właścicielem. Po prostu inwestor jako zrezygnował. My decyzji możemy wydać 20, a inwestorzy może, bo jako ciekawostkę, nie zawsze to operator sieci występuje. Występują firmy pośredniczące, szukają lokalizacji, jak znajdzie kilku operatorów, wybuduje urządzenie i sprzedaje czy dzierżawi na jakiejś tam zasadzie rynkowej miejsce. Na kościele karmelickim, na wieży, na dzwonnicy też są anteny zamontowane. I my tam nie wydawaliśmy pozwoleń, bo operator sieci wykorzystał istniejący obiekt budowlany wysokości, jest zamontowany. Na elewatorze też są anteny zamontowane. Na kominie przy ulicy Rejonowej w MPC-u są zamontowane. My tam postępowań nie prowadziliśmy, ponieważ postępowania odnośnie anten to jest zadanie ochrony środowiska i jest w odrębnym trybie prowadzone. Tutaj na burmistrza, na organ, tak, spadają, że tak powiem, te grzmoty z uwagi na to, że my obwieszczeniem zawiadomiliśmy, ale my się odnosimy do decyzji lokalizacji celu publicznego, do konstrukcji wieży. Owszem, piszemy, jakie tam nadajniki, teraz inwestor zgodnie ze wskazaniem samorządowego kolegium odwoławczego uzupełnił o wysokości, ale to tylko tych urządzeń, jako uzupełnienie, tak? Więc decyzja ja tą decyzję podpisałem, bo uważam, że jest wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mieszkańcy złożą odwołanie, mają do tego prawo, ja nawet zachęcam, bo jeżeli źle zrobiliśmy, to organ drugiej instancji oceni nas, tak? Czy postępowanie prawidłowo, czy nieprawidłowo zostało przeprowadzone. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Pan Tomasz Sulima się zgłosił, udzielam głosu. Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Jeszcze tak na momencik dosłownie chciałbym wrócić do sprawy stadionu i tych nieszczęsnych drzew. Radny Bierzyn nie jest stroną tego postępowania. On jest aktywny, bo mu zależy. Wielu z nas też jakby zależy, mieszkańcom zależy, urzędowi miasta, burmistrzowi też zależy, powinno zależeć. I teraz pytanie, o co chodzi? No 3 miesiące, długo trochę. I jestem przekonany, że gdyby chodziło o inwestycję rządową, jakąkolwiek, to tutaj nie byłoby tej biurokracji. Te drzewa byłyby usunięte. I teraz chodzi o tą współpracę, o ten pomysł właściwie, no co stoi realnie na przeszkodzie, mija czas, zaraz będzie już kwiecień, aby ta inwestycja miała być wstrzymywana, dlatego nie wiem, no po prostu chciałbym, bo to jest taki dobry też przykład na to, że wszystkim nam powinno zależeć, tak, bo tu chodzi o coś, co dotyczy wszystkich, no przynajmniej sporej części mieszkańców, tej inwestycji chcemy, no i szkoda, że to tyle musi trwać, po prostu, ja też tego nie rozumiem jako radny. Natomiast chciałbym, abyśmy w przyszłości mogli takie sprawy rozwiązywać w jakiś sposób szybciej. No ja rozumiem, że są procedury być może, ale jak mówię, no jestem przekonany, że w innym wypadku inwestycji rządowej nie czekano by aż tyle. Dziękuję. Pani burmistrz Bożena Teresa Zwolińska, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowny panie radny. Z życzliwości proponuję złożyć jednak na piśmie, bo nawet jeżeli ja cokolwiek obiecam, to nie dotrzyma pan odpowiedzi. Nie dlatego, że ja nie chcę, tylko po prostu to nie zostanie, bo tak stanowią przepisy. A ja nie powiem, że tylko tutaj sprzątam, ale po prostu nie i tyle. Więc proszę złożyć. Ja rozumiem, że temat jest bardzo ważny,
argumenty przemawiają do mnie. Natomiast nie znam tematu dokładnie, ponieważ nie nadzoruję tego referatu, bo to trzeba było przeanalizować. Data, podacie, dlaczego, co i jak. Wyszedł pan od tam daty 17 tam stycznia, tak? O tej Radzie Budowy. Jakie tam dalsze czynności nastąpiły? Co stoi na przeszkodzie? Co? No wiem, że chyba już sprawa jest jak gdyby w tym starostwie, tak? Ale no wie, ja to się nawet zapytam pana kierownika. Mogę prywatnie panu odpowiedzieć potem, ale pan nie dostanie odpowiedzi na piśmie. Więc jeżeli pan złoży odpowiedź na, jeżeli pan złoży zapytanie na piśmie, dostanie pan odpowiedź na piśmie. No to niestety widzi pan, po drodze jeszcze jest procedura administracyjna w starostwie. No, dobra, okej. Pan dzięki. Krzysztof Grygor, proszę panie radny, udzielam głosu od wocy. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie wiceburmistrz. Niedawno słyszeliśmy, że pani całą czarną robotę robi, ktoś nic nie robi. Teraz pani mówi, że pani tu tylko sprząta. A dla pana Bierżyna nie chodzi o odpowiedź na te pisma. On by chciał, żeby jutro się pojawiła ekipa, wycięła to i jest po temacie. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca, pani, proszę, gdzie pani, 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 pani. Ja nie wiem, nie zgłosiła się. Zgłosiła się. No to odpowiedzi są może takie troszeczkę niefortunne, znaczy fortunne i niefortunne, ale tutaj rzeczywiście już ta sesja dosyć długo trwa. Tylko powiem tak. No, mogłabym być złośliwa i powiedzieć, że no, bez złośliwości. Pana, ale bez złośliwości. Mówię, jeżeli ktoś ma problem, to trzeba po prostu iść do przodu i jasno załatwić, bo takimi słowami to się tematów nie załatwia. Po prostu. Tak? I to, co pan mówi, to do mnie w ogóle też nie dociera. I mówię, ja powiedziałam, i jeżeli pan wątpi w moją pracę, w moją ciężką pracę, to proszę być razem ze mną i pan zobaczy, co ja robię. Tak. Szanowny panie, no, ale to widzi pan. No, dziękuję bardzo. Proszę pani przewodnicząca Iwona Kołos. Jeszcze, pani burmistrz, nikt nie wątpi w pani pracę, bo nawet to jest takie, ma pani nową nazwę Pszczółka Maja, to była najbardziej pracowita pszczółka. Także tutaj taki naprawdę plus a propos pani pracy. Także tutaj nikt nie wątpi, a że pani tak siebie określa, no tak trochę dzisiaj pani pojechała po całości. Ja chciałam o tych nieszczęsnych wiesz, proszę Państwa, ja pamiętam wypowiedzi pani koleżanki Eugenii, która podawała nam konkretne argumenty, że to nie jest dobre. I teraz w tej sytuacji, i teraz protestu ulicy Ekologicznej, informacja o tych kolejnych wieżach i o tym, że my jako radni mamy telefony i będziemy mieli telefony, to są nasze obawy i będziemy je mieć i będziemy próbować, no nie wiem. Tak jak pan powiedział, mamy prawo odwoływać się, mieszkańcy mają prawo się odwoływać. Pan musiał podpisać, bo taka była procedura. A panie przewodniczący, ja mam głos nauczycielki, czasami krzyknę na uczniów, ale na pana nie chciałam, ja bardzo przepraszam. Po prostu tak, po nauczycielsku, dziękuję. Ja też mam głos nauczycielski, ale staram się nie krzyczeć. Proszę pan Tomasz Sulima, ale żartów trochę trzeba. Bo... Dokładnie. Panie przewodniczący, ja też tak na koniec humorystycznie trochę do tego sprawozdania. To już kilka razy widziałem błąd językowy. W Bielsku nie ma ulicy Orzeszkowej jako Orzeszkowa. To jest ulica Elizy Orzeszkowej. Jest błąd. Bardzo proszę to zwrócić uwagę, a przy okazji chcę pozdrowić radnych gminy Wasilków za nazwę ulicy Supraślska. Tak jest w sprawozdaniu, sprawdziłem, taka ulica istnieje. W Białymstoku jest ulica Supraska. No może być, rada tak podjęła decyzję, ale bardzo proszę, ulica Orzeszkowa w Bielsku nie istnieje. Jest ulica Elizy Orzeszkowej. Dziękuję. Dziękuję. Dobrze, proszę państwa, skończyliśmy, zamykamy sprawę sprawozdania. Pan Bierżyn, sprawozdanie? Dobrze, proszę bardzo, udzielam głosu panu. Pani przewodniczący, pani burmistrz. Do pani burmistrz, do pana Charytona. Protokół z poprzedniej sesji. Burmistrz miasta Jarosław Borowski zwrócił uwagę, że już parę minut temu powiedział, że drzewa zostaną wycięte. Natomiast nie zostaną wycięte drzewa, na których znajdują się gniazda, bo tego nie można zrobić. Jest 8 takich drzew. Stwierdzenie pana radnego, że dziś ostatni dzień na wycinkę jest nieprawdziwe. Drzewa można wycinać przez cały rok pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia. Takie pozwolenie będzie na wszystkie drzewa oprócz tych 8. Po skończeniu sezonu lęgowego będzie można znowu złożyć wniosek odnośnie tych 8 drzew. Teraz gdyby uparli się odnośnie wycinki wszystkich drzew, to nie
pozwolono, by wyciąć żadnego, nawet tych, na których nie ma gniazd. Poinformował, że drzewa wycina się w różnych miejscach w ciągu całego roku, gdy nie ma na nich gniazd. Pani burmistrz, i moje pytanie było na początku, że kiedy wytniemy te drzewa oprócz tych 8, bo zaraz na kolejnych 8 będą gniazda. I cały czas chciałbym, zresztą zdiagnozował dobrze te moje przyspieszenie ruchu pan Tomek. Tu chodzi o to, żeby po prostu zrobić to szybko, bo zaraz będzie znowu za późno. Dziękuję. Dziękuję. Pani Bożena Teresa Zwolińska, pani burmistrz, udzielam pani głosu. Ad vocem, a tu jeszcze zgłosił pan... Panie przewodniczący, panie radny, powiem tak, nie byłam na Radzie Budowy. Po drugie, to nie ja wypowiadałam te słowa. Poza tym wiem, że intencja pana jest szczera i no, dobra jak gdyby. Więc mówię, albo pan, jeżeli pan chce złożyć, jeżeli pan chce uzyskać informację, niech pan składa na piśmie, a jak nie, to niech pan przyjdzie do urzędu, wyjaśnimy temat, zaprowadzę pana do referatu IZP i odpowiedzą, bo tutaj teraz pana kierownika po prostu nie ma, bo jest razem z panem burmistrzem. Więc szanowni państwo, nie wkładajcie tak ani obcych słów w moje usta, ani że gdzieś byłam, a w ogóle nawet nie uczestniczyłam w takich spotkaniach, po prostu nie wiem. Dobrze, dziękujemy. No, ale intencje rozumiem, podzielam. Dzięki. A więc sprawozdanie zostało nie czy przyjęte, omówione. Przechodzimy do...